Proszę Państwa, no my jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni do twierdzeń, że zbrodniarze hitlerowscy niemieccy zostali po wojnie ukarani, że w Niemczech dokonano rozliczenia się z brunatną przeszłością, denazyfikacji i tak dalej. Nic błędnego, proszę Państwa. 99 prawdopodobnie jeszcze z ułamkiem zbrodniarzy hitlerowskich nie poniosło żadnej odpowiedzialności. Niewielką ilość, może tam w, w, sumie, w sumie w liczbie kilku tysięcy, skazano rzeczywiście na, 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 na karę śmierci lub na, na, na więzienie w, w okresie okupacji Niemiec przez cztery mocarstwa do 1949 roku. Później w Republice Federalnej Niemiec te procesy zbrodniarzy hitlerowskich, proszę Państwa, przynosiły. Niewielkie efekty. Jeżeli zapadały nawet jakieś wyroki dożywocia, to oznaczały one zazwyczaj 5 lat więzienia. Potem ten zbrodniarz był pod byle pretekstem ze względu na stan zdrowia na przykład zwalniany. Yy, wiele procesów zakończyło się niczym i były to wręcz parodie wymiaru, wymiaru sprawiedliwości. Do tego trzeba dodać, że, że właściwie w Republice Federalnej Niemiec, proszę Państwa, przez długie lata cała klasa polityczna. I nie tylko, proszę Państwa, całe elity społeczne to byli ludzie, którzy byli związani z systemem hitlerowskim. Pierwszy generał Bundeswehr, czyli Wojska Republiki Federalnej Niemiec, który nie był w NSDAP, pojawił się w roku 78. Wcześniej wszyscy byli członkami NSDAP. Oczywiście, wcześniej nie jako generałowie, ale jako jacyś tam oficerowie, w czasie II wojny. Więc, jeżeli mówimy o rozliczeniu zbrodni hitlerowskich, proszę Państwa, w Niemczech, to można jedno, jedno powiedzieć. Tych zbrodni nie rozliczono nawet, nawet w jakimś tam większym procencie. Ich prawie, prawie wcale nie rozliczono. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć. Dzisiaj krótko o męczeństwie okresu stanu wojennego. Jak już mówiłem, wspominałem, męczeństwo Polaków w wielu okresach historycznych miało wymiar i religijny, i narodowy, i tutaj, tutaj było właśnie tak w stanie wojennym. No wiemy, że Jaruzelski, Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny 13 grudnia 1981 roku. Solidarność, Związek Zawodowy potężny, obejmujący 10 milionów ludzi, zostaje zdelegalizowany, zaś jego działacze zostają poddani represjom. Już w pierwszych dniach, proszę państwa, kilka tysięcy działaczy Solidarności zostało umieszczonych w tzw. obozach internowania. Te, te obo przez obozy internowania, w suma summarum, przewidało się ponad 10 tysięcy yy, osób. W praktyce to były więzienia, to, to były, proszę Państwa, najczęściej więzienia z pewnymi wyjątkami, w których, w których wygospodarowywano jakieś specjalne bloki i umieszczano tam tych więźniów politycznych działaczy Solidarności. Warunki były no, w pierwszych dniach, zwłaszcza grudzień 81 rok. Zima, warunki były straszne. Tam bywało, że, że tych ludzi trzymano w nieogrzewanych celach z wybitymi e, szybami. Z czasem trochę się poprawiały. Tutaj Kościół Katolicki włączał się w akcję pomocy, e, przywożąc do obozów internowania żywność, koce, e, środki e, higieny. E, proszę Państwa, musimy, musimy podkreślić, że Warunki jednak były, były ciężkie, traktowanie poniżające, chociaż z czasem internowani dzięki własnej postawie umieli sobie wywalczyć trochę, trochę lepszą, lepszą pozycję. Tutaj ogromne znaczenie miała opieka duszpasterska. Już w pierwszych dniach udawało się czasami kapelanom docierać do tych obozów internowania. Odprawiali msze. W niektórych obozach, jak w Potulicach, gdzie byli internowani ludzie zbyt goszczy i z Torunia działacze Solidarności, odprawiona została na przykład już y, pasterka. Potem takim kapelanem y, w Potulicach był ksiądz Kutermak zbyt goszczy, y, zasłużony bardzo bohaterski kapelan, y, kapelan więzienny, y, zbyt goszczy. Y, proszę Państwa, to życie religijne zresztą pomagało tym ludziom. Przetrwać. Pomagało przetrwać, pomagało. Często często modlili się, pisali zresztą pamiętniki, rozmyślali. W tych pamiętnikach sporo jest refleksji religijnych, jak, jak to zaobserwowałem. Dodajmy, dodajmy proszę Państwa, że modlitwa potrafiła podtrzymywać ich na duchu w tym cierpieniu. W Potulicach na przykład, na no, takim autorytetem. Autorytetem najwyższym dla internowanych był Antoni Stawikowski, szef regionu toruńskiego Solidarności. Człowiek osobiście niewierzący, proszę Państwa, przynajmniej tak się deklaro, deklarował i deklaruje. Ale to nie zmieniało faktu, proszę Państwa. On wychodził z założenia, że to nie jest ważne, czy ja jestem wierzący, czy nie. Każdego dnia rano przez otwór wentylacyjny podawał komendę na cały korytarz do modlitwy. I wszyscy, proszę Państwa, śpiewali, kiedy ranne wstają w zorze, odmawiali modlitwy, śpiewali też hymn narodowy. Hymn Narodowy. No, jedna zwrotka była trochę podmieniona w tym hymnie, proszę Państwa. Śpiewali ją Moskal w Polsce nie osiędzie, gdy ją szypałastrza. Hasłem naszym Wolność Będzie, Ojczyzna Nasza. Tam w oryginale jest troszeczkę inaczej, ale tutaj, tutaj skoncentrowano się na Moskalu, czyli na, na mieszkańcach Rosji. Wieczorem, proszę Państwa, tak samo do. Pacierza, komenda Stawikowskiego i wszyscy śpiewają wszystkie nasze dzienne sprawy i też odmawiają, yy, odmawiają modlitwy. Ta modlitwa, a także pewna taka dyscyplina, zwartość wewnętrzna tych internowanych w potulicach dawała im pewną, pewną moc wewnętrzną, proszę Państwa. Potem, jak przeniesiono ich do Strzebielinka, gdzie byli internowani ludzie z Gdańska. Dużo bardziej zdezintegrowani, to się dziwili, że ci Toruniacy są tacy spokojni, opanowani, zdyscyplinowani, prawda, wobec, wobec tego swojego przywódcy Antoniego Stawikowskiego, więc wiara potraf pozwalała przetrwać. Ale było to, proszę Państwa, stan wojenny był również wielkim doświadczeniem dla, dla także milionów Polaków prześladowanych w inny sposób. No, szybko rodzi się solidarnościowe podziemie, proszę Państwa. My Polacy mamy taki zwyczaj, że gdy przegrywamy w otwartym starciu, to... Nie poddajemy się. Nie poddajemy się. To tego inne narody nie rozumieją. Niemcy tego nie rozumieją. W tym niemieckim, uproszczonym sposobie myślenia, to jak przegrałeś, to powinieneś się podporządkować temu, kto wygrał. Prawda? Oni wygrali, to jesteśmy panami życia i śmierci. A my Polacy wiemy, że przegrać w otwartym starciu, to jest dopiero pierwszy etap. Potem się zaczyna konspiracja. W 1981 roku, proszę Państwa, gdy Jaruzelski wprowadził stan wojenny, ja pamiętam, że nikt nie dyskutował nad tym, czy przechodzimy do podziemia, bo to było oczywiste po prostu. To dla każdego było oczywiste. Działamy w podziemiu, drukujemy w podziemiu i nikt, nikt nawet nie, nie prowadził czy jakichś szczególnych dywagacji. Ale równocześnie, proszę Państwa, trzeba się było liczyć z represjami. Te osoby, które trafiały do, do więzienia a można było trafić naprawdę za drobne rzeczy, były poddawane już dużo cięższym represjom niż, niż ci internowani, proszę Państwa, i warunki więzienne, i przesłuchania, i czasem także stosowana, stosowana siła, przemoc, to wszystko. To wszystko było, było już męczeństwem naprawdę na dużą skalę. Takich ludzi, którzy przewijali się przez, przez więzienia, przez areszty, były tysiące. No, proszę Państwa, musimy dodać do tego tragedię rozbitych rodzin, rozłąki. Bywały sytuacje, że obydwoje rodzice na przykład trafiali do obozu internowania czy do aresztu i dzieci wysyłano do domu. Dziecka, znany jest przykład kobiety, której mąż się ukrywał, a bezpieka przysłała dwóch zamowców, żeby, żeby tą kobietę zatrzymać. Ona miała dwójkę małych dzieci. Licząc, że jak zatrzymają tą kobietę, a dzieci wyślą do domu dziecka, to ona im powie, gdzie jest mąż. Jak przyszli ci zamowcy, kobieta chwyciła nóż kuchenny, proszę państwa. Ci zamowcy zniknęli, więcej nie wrócili. Wiedzieli, że jest tak zdesperowana, że jeżeli chcą jej zabrać dzieci, to ona będzie o nie choćby tym nożem kuchennym walczyła, uciekli. Proszę Państwa, więc no, były to sytuacje straszne, były to sytuacje, były to sytuacje tragiczne. Do tego, do tego, proszę Państwa, trzeba dodać przemoc na ulicach. Manifestacje uliczne, stan wojenny to od samego początku wystąpienia na, na ulicach. Sam 16 grudnia byłem na przykład w Gdańsku, gdzie doszło do największych chyba demonstracji ulicznych w dziejach PLL. Proszę Państwa, tam było 150 tysięcy ludzi gdzieś na ulicach pomiędzy Dworcem, dworcem a Stocznią, a Stocznią Gdańsku. Piekło na ziemi, latające helikoptery, puszczające strumienie, gazów, czołgi strzelające ślepymi nabojami i petardy, petardy z gazem łzawiącym. Takie wielkie, tekturowe, twarde, z których leciał gaz, którym strzelano wprost na ludzi. Widziałem ludzi, którzy mieli całe twarze zalane krwią, bo dostał w głowę na przykład taką, yy, taką yy, petardą. Proszę Państwa, takich yy, zajść ulicznych, takich manifestacji było, były setki w stanie wojennym. Każdego 13 grudnia ludzie wychodzili na ulicę Często także w święta narodowe, w rocznice narodowe, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, 31 sierpnia, 11 listopada i tak dalej, proszę Państwa, te manifestacje ogarniały całą Polskę. Mimo, że miały charakter pokojowy, szybko następowała, następował atak ZOMO, gazy łzawiące, pałowanie, Zatrzymania. Potem skazywano tych ludzi często nawet na kilka miesięcy więzienia. W najlepszym wypadku na grzywnę. No w Toruniu mieliśmy takie wielkie zajścia. Zajścia tragiczne 1-3 maja 1982 roku, kiedy to zresztą Kościół Jezuitów w Toruniu został oblężony, oblężony przez zono i ludzie przez całą noc nie mogli z kościoła, z kościoła się wydostać, bo. Bo każdą wychodzącą osobę chwytano i y, bito, y, zatrzymywano. Zresztą ludzi katowano wtedy także na komendach, na komendach, gdzie byli po prostu systematycznie bi bici albo przepuszczani przez tak zwane y, ścieżki zdrowia, czyli szpalery zamowców. Z jednej strony zamowiec spało, z drugiej spało, i wszyscy biją. I, i przepuszczają człowieka przez taką, taką ścieżkę. Za tym wszystkim szły ofiary, proszę Państwa. Szły ofiary, i tych ofiar było, było bardzo wiele. No, no, ofiary śmiertelne to przede wszystkim no, na początku stanu wojennego mamy, mamy górników kopalni, wujek, którzy którym proszę Państwa Do których zomowcy otworzyli ogień, i potem oficjalna wersja była taka, że ci zomowcy działali w obronie własnej, że oni zostali niby otoczeni przez tych górników i żeby ratować życie musieli strzelać. I dzisiaj wiemy, że było zupełnie inaczej, że górnicy byli za murem, proszę Państwa, w zablokowanej kopalni. Tymczasem ci zomowcy. Celowali do nich po prostu, i potem, jak opowiadali, że, że tak ci, ci górnicy padali jak kukiełki na strzelnicy po, po oddaniu strzał. Tak, tak to wyglądała ta rzekoma e, obrona e, własna. Dziewięciu górników kopalni wujek e, zginęło, proszę Państwa. Potem zaczęły się ofiary, e, ofiary e, no, głównie manifestacji. Ulicznych. W czasie tych manifestacji bywało, że otwierano, e, otwierano ogień, tak jak w Gdańsku. Antoniego Browarczyka zastrzelono z ostrej amunicji, bo w pewnym momencie jakiś zamowiec zaczął, zaczął e, strzelać. Czasami to były sytuacje pobicia przez e, Zomo, proszę Państwa. E, Piotra Majchrzaka zamordowano przypadkowo. Na ulicy zomowcy, którym się chłopak nie spodobał, po prostu zakatowali go na śmierć w Poznaniu. Czasem to były zbrodnie o charakterze skrytobójstwa. Emil Barchański, młody, proszę państwa, 15-letni chłopak, który w szkole organizuje tajną organizację występują przeciwko stanowi wojennemu, kleją kleją ulotki na, na murach. Organizują także brawurową akcję podpalenia pomnika Feliksa Dzielżyńskiego. Dzisiejszy Plac Bankowy w Warszawie to był Plac Dzielżyńskiego i stał tam pomnik jednego z największych zbrodniarzy w dziejach ludzkości, proszę Państwa, postawiony przez komunistyczne władze. Barchański z kolegami Polał ten pomnik, benzyną i e, podpalił. Ten pomnik został usunięty w 1989 roku. To był jeden z symbolów e, końca komunizmu e, w naszym e, kraju. Zostaje złapany przez esbeków, poddany torturom w Pałacu e, Mostowskich. Potem niby go zwolniony, ale co proszę państwa, po kilku tygodniach jego zwłoki zostają znalezione w wiśle pod Warszawą, mimo że on się właściwie nie kąpał, nie umiał pływać, nie lubił wody. No, wyraźny przypadek skrytobójstwa. Jeden z najbardziej drastycznych. Sprawa do dzisiaj niewyjaśniona, ale to było, to było zwyczajne morderstwo. W czasie tłumienia pokojowej demonstracji, proszę państwa, w Lubinie, pod Wrocławiem, w 31 sierpnia 1982 roku ginie trzech, trzech robotników, Michał Adamowicz, Michał Późniak, Andrzej Trajkowski. Ginął dlatego, że zamowcy w pewnym momencie dostają Amoku, zaczynają strzelać, gdzie popadnie, proszę państwa. Strzelają po ulicach, strzelają po ludziach, strzelają po oknach, strzelają po oknach. No, jest takie słynne zdjęcie Michała Adamowicza, które. Postrzelony jeszcze żyje, czterech ludzi, po trawniku biegnie, trzymając go za ręce, za nogi, piąty coś woła z przodu, potem oni biegli do samochodu, chwycili jakiś samochód, kierowcę samochodem osobowym, zawieźli go do szpitala, ale było już za późno. To zdjęcie później rozpowszechniane, rozpowszechniane w prasie światowej. Właściwie w, w milionach egzemplarzy stało się takim symbolem, symbolem stanu, stanu wojennego. Proszę Państwa, wśród zamordowanych są też kapia, kapłani, honoriusz Kowalczyk, odważny Dominikanin z Poznania, który ginie w wypadku samochodowym w bardzo niejasnych okolicznościach. Wszystko wskazuje na to, że że był to zamach, proszę Państwa, zorganizowany przez e, służbę e, bezpieczeństwa. No, ksiądz Jerzy Popiełuszko, jego męczeństwo. Tutaj aspekty, proszę państwa, religijne działalności księdza i aspekty patriotyczne, walka o wolną Polskę mieszają się bardzo, bardzo wyraźnie. I nie był ksiądz e, Popiełuszko. Jakimś działaczem politycznym, jak to mu wtedy władze zarzucały. Chyba, że przez politykę będziemy rozumieć w szerokim znaczeniu troskę o dobro wspólne, no, wtedy każda działalność na rzecz drugiego człowieka jest, jest polityką. Ale jeżeli poczytamy sobie kazania księdza Jerzego, to są kazania, proszę Państwa, w duchu prawdy, w duchu miłości bliźniego. Tam nie ma. Żadnych elementów nienawiści do, do konkretnych osób, ale jest także nawoływanie do prawdy, do sprawiedliwości, do, do uczciwości w życiu publicznym, do przywrócenia Polakom tego, co im się należy, czyli wolności, swobód, swobód przynależnych każdemu człowiekowi. Ksiądz Jerzy, proszę Państwa. Zostaje zamordowany w okolicznościach, które do dzisiaj, do dzisiaj budzą wątpliwości. Do końca nawet nie znamy tych, tych okoliczności, nawet nie wiemy do końca, czy, czy mordercami były tylko te cztery osoby, które zostały potem skazane w procesie w toruniu, czy było ich znacznie więcej. No. Logika wskazuje, że było, było ich. Dużo, dużo więcej, że to był spisek na, na ogromną skalę, skalę przeprowadzony. No, ksiądz Popiełuszko jest już błogosławionym, Pewnie niedługo zostanie świętym, proszę Państwa. Myślę, że, że to osoba księdza Popiełuszki jest takim najlepszym przykładem na to, że, że męczeństwo ma często różne, różne oblicza, że dotyczy, dotyczy i spraw narodowych i spraw, spraw związanych z, z wiarą, ze świadectwem, świadectwem niezłomnej wiary. Proszę Państwa, wśród tych ofiar stanu wojennego i lat następnych, których no, Oficjalnie mówi się o 100, ale było ich znacznie więcej. Tak naprawdę, proszę Państwa, to jest, to jest w ogóle ciemna liczba, jest tutaj, jest tutaj olbrzymia. Wśród tych, wśród tych ofiar przeważają ludzie młodzi. Przeważają ludzie młodzi, czasami bardzo młodzi. No Grzegorz Przemyk, licealista, który, który zatrzymany na ulicy po tym, jak sobie radośnie biegał z kolegami po zdanej maturze prawda, i trafia na komendę, trafia na komendę gdzie, gdzie pałami zostaje zostaje do tego stopnia zmasakrowany, że po trzech dniach umiera, bo się okazuje, że obrażenia były takie, że on już, że on już nie mógł, nie mógł żyć Pogrzeb staje się ogromną, e, ogromną manifestacją sprzeciwu przeciwko e, brutalności e, stanu e, wojennego. E, proszę Państwa, to było męczeństwo inne niż w czasach okupacji, to było męczeństwo inne niż w czasach powstań, ale to było też, też męczeństwo. I to. I to Różne jego, różne jego oblicza i ci, którzy, którzy byli pałowani przez zamowców, byli męczennikami, i ci, co siedzieli w więzieniach, w obozach internowania, byli męczennikami, i ci, co ginęli, ginęli w katowniach hezbeckich, czy, czy w wyniku zamachów, czy w czasie manifestacji ulicznych, też byli, proszę Państwa, męczennikami. Tych wymiarów męczeństwa. W tym okresie jest zresztą więcej. Właściwie czasami mówi się o, o męczeństwie całego narodu. Wtedy ten, ta atmosfera męczeństwa się udzielała. Proszę Państwa, Polacy często, często o tym rozmawiali w atmosferze powagi. Często, często modlili się też. To, to, co się działo, to całe zło sprzyjało paradoksalnie pewnej refleksji, pewnemu skupieniu, także, także modlitwom, oddawaniu się w opiekę e, Panu Bogu. I ta modlitwa bardzo e, podtrzymywała wszystkich na duchu. Zresztą no, w tym państwie podziemnym, swoistym, które utworzyło się w latach 80., proszę Państwa, czasem mówi się społeczeństwo alternatywne, to właściwie działalność podziemnej Solidarności i Kościoła splata się splata się. Czasami trudno rozdzielić, prawda? Trudno powiedzieć, że to było dzieło podziemi, a to była działalność na przykład jakiegoś duszpasterstwa ludzi pracy, czy, czy działalność jakiegoś jakiegoś księdza. To była, to była jedność. To, to zaufanie do kościoła istniało także ze strony ludzi, którzy no, twierdzili, że nie są wierzący, że nie są związani z kościołem, a jednak, jednak tutaj widzieli ostoję, ratunek. No, smutne jest to, że czasem część tych ludzi dzisiaj, dzisiaj nagle, nagle zmienia opcje, i ma zupełnie inne spojrzenie na, na, na Kościół i religię, ale to już jest troszkę, trochę inna historia. Pamiętajmy też, że proszę Państwa, sama kondycja państwa, sama, sama kondycja ekonomiczna na przykład była też przyczyną pewnego, pewnego cierpienia nawet na, na dużą skalę. No jeżeli jeżeli, jeżeli Gospodyni domowa, matka rodziny, prawda, musiała, żeby kupić kawałek mięsa, musiała iść do kolejki, stać na przykład całą noc albo, 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 albo dwa dni, żeby kupić co, cokolwiek. No to też było męczeństwo, proszę Państwa. Ten system ekonomiczny, ten system ekonomiczny, ten, ten system społeczny, komunistyczny, który został narzucony po prostu, był tak nie, niewydolny, że że nawet człowiek, który w nic się nie angażował i niczym się nie interesował i tak proszę Państwa ponosił, ponosił konsekwencje tego, tego wszystkiego, chociażby dlatego, no, że musiał normalnie żyć, musiał normalnie funkcjonować, a, a w systemie komunistycznym nic nie było normalne. No złośliwi mówili dowcipnie, że gdyby, gdyby komuniści rządzili na Saharze, to by zabrakło tam piasku. No i, i, I w istocie, proszę państwa, w istocie to to niestety powiedzenie się sprawdzało. Więc proszę państwa, musimy, musimy pamiętać, że, że to, to męczeństwo miało, miało różne Wymiary. Męczennikiem był nawet człowiek, który, yy, który na przykład całe życie pracował uczciwie. Nie zapisywał się do partii, nie angażował się w żadne reżimowe organizacje. Jakie były tego konsekwencje? No, takie, że on nie miał prawa do żadnego awansu zawodowego. Dyrektorem, prezesem, szefem. Mogła zostać tylko osoba z nomenklatury komunistycznej, prawda? Musiał się zapisać do partii. To w latach 80. w po stanie wojennym, to już stało się wręcz dogmatem. Musi być partyjny, musi być na listach nomenklatury, wtedy może zostać, na przykład dyrektorem szkoły nauczyciel. Prawda? Jeżeli nie jest partyjny, to choćby był najlepszym nauczycielem i pracował 40 lat, to na żadne stanowisko, na żadne stanowisko, na żadne stanowisko kierownicze nie zostanie. Mianowane. Proszę Państwa, no to, to szykanowanie ludzi wierzących, ludzi, którzy dawali świadectwo swojej wiary, nie zapisywali się do partii, bo uważali, że to jest sprzeczne z, z, z ich systemem wartości, także ich z poczuciem patriotyzmu. Tacy ludzie, proszę państwa, no całe życie skazani byli w tym systemie komunistycznym na, na ubóstwo, na na podporządkowanie nie mieli właściwie, nie mieli żadnych, często mieli, nie mieli żadnych możliwości, nawet, nawet rozwoju. To cierpienie anonimowe tych milionów ludzi, proszę Państwa, dzisiaj jest zapominane, a przecież ono było też faktem społecznym, o którym musimy pamiętać. Dziękuję, to tyle tak na prędce. W wersji drukowanej będzie pewnie więcej.